Witam wszystkich, Kołodziejczyk Andrzej. Zaczynam nowy tydzień, ostatni tydzień wakacji. Jadę na trening zrobić plecy. Ale dzisiaj będzie kolejna seria, kolejny odcinek z serii 3 najlepsze ćwiczenia. No a tak jak wspomniałem ostatnio, dzisiaj będą to tricepsy. A więc jaka jest moja trójka na tricepsy? Oczywiście numerem 1 są pompki na poręczach. Zwykle to ćwiczenie na treningu robię jako trzecie, bo lubię na podmęczonych rękach to robić, ale na mojej liście zajmuje to ćwiczenie miejsce numer 1. Tutaj warto w tym ćwiczeniu pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, jeżeli trenujemy tricepsa, nie klatkę, tułów maksymalnie prostopadle do podłogi. Im się bardziej pochylimy do przodu, tym bardziej pracuje klatka. Na marginesie bardzo dobre ćwiczenie na klatkę, zwłaszcza na dolne partie klatki. Ale trenujemy triceps, także tułów prostopadle do podłogi. I druga część, i druga rzecz ważna według mnie, to jest przytrzymanie w końcowej fazie powtórzenia chwilę na prostym łokciu, spięcie tricepsa i powolne opuszczenie. Jeżeli trenujemy tak machając tak góra dół, bez nawet do prostu łokcia, bez przytrzymania, ćwiczenie jest dużo mniej efektywne. Oczywiście trenując na poręczach klatkę można tak robić z jednoczesnym pochyleniem tułowia do przodu, ale jednak w treningu tricepsów warto zablokować chwilę rękę w stawie łokciowym, spiąć mocno triceps i powoli opuścić. Wtedy jest ćwiczenie dużo bardziej efektywne. Zwykle robię dwie serie, około 12 do 15 powtórzeń. A więc ćwiczenie numer 1, proste pompki na poręczach, tak zwane dipsy. I ćwiczenie number 1 na tricepsy, popularne dipsy, czyli pompki na poręczach. Jeżeli miałbym wybrać jedno ćwiczenie na tricepsy, byłoby to właśnie to. Jak wspomniałem, staram się tułów trzymać maksymalnie prostopadle do ziemi, chwilę przytrzymać na górze, żeby maksymalne korzyści wyciągnąć z tego ćwiczenia. Tutaj robię dwie serie po około 12-15 powtórzeń. Czasami dopinam obciążenie do pasa. W tym wypadku akurat najlżejszy trening, także trenuję bez dodatkowego obciążenia. I ćwiczenie numer 2. Oczywiście w treningu tricepsów nie może zabraknąć prostowania na wyciągu. Kolejne ćwiczenie, w którym bardzo czuję pracę mięśni trójgłowych ramienia. Tutaj moją taką ulubioną wersją, w której właśnie czuję największe napięcie mięśni, to jest wersja z drążkiem prostym i stosunkowo szerokim uchwytem. Muszę powiedzieć, że ta kombinacja właśnie sprawia to, że to czucie mięśniowe w tricepsach jest bardzo, bardzo wzmocnione. Oczywiście robię czasami na linach, czasami na drążku łamanym w węższym rozstawie, ale jeżeli miałbym wskazać najlepszą formę prostowania na wyciągu, to właśnie by to było taki szeroki chwyt, drążek prosty, ruch nawet bardziej pchany niż taki prostowany, ale dzięki temu naprawdę czuję fajną pracę mięśni trójgłowych ramienia. Robię tu około 12 powtórzeń, od 10 do 12, oczywiście standardowo dwie seryjki. Tak więc ćwiczenie numer 2, prostowanie na wyciągu drążkiem prostym, szerokim uchwytem. I ćwiczenie numer 2, prostowanie na wyciągu na tricepsy. Tutaj preferuję drążek prosty, aczkolwiek jest wiele odmian, wariantów tego ćwiczenia. Czasami trenuję z liną, czasami trenuję węższym chwytem na drążku łamanym. Czasami też trenuję pod chwytem, ale uważam, że metodą prób i błędów właśnie ta wersja na szerokim uchwycie na drążku prostym jest najlepsza. Najlepiej czuję spięcie tricepsów. Dwie serie po 12 powtórzeń wystarczą, żeby dobrze pocisnąć tricepsy. I ćwiczenie numer 3. Moje odkrycie w sumie ostatnich 2 lat w treningu tricepsów to jest prostowanie na wyciągu w opadzie pod chwytem. Szczerze mówiąc, takie ułożenie tułowia i właśnie linka wyciągu powoduje to, że strasznie mocno jest zaangażowana ta głowa, strasznie mocno jest zaangażowana ta głowa boczna tricepsu. Szczerze mówiąc, w żadnym ćwiczeniu nie czuję tak tego w ten sposób. Nawet prostując hantel w opadzie z wolnym ciężarem, tutaj dosłownie
ta głowa boczna jest rozrywana i szczerze mówiąc, tak jak już kiedyś wspomniałem zresztą, po tym ćwiczeniu, po robieniu kilka miesięcy właśnie tą metodą, zacząłem w ogóle tak trenować troszeczkę po tych kontuzjach ostatnio, które miałem, też szukałem takich lżejszych troszkę ćwiczeń i znalazłem, w zasadzie przypomniałem sobie o tym, o tej wersji ćwiczenia i szczerze mówiąc właśnie zauważyłem po kilku miesiącach dużo lepsze zarysowanie tutaj tej bocznej głowy tricepsa właśnie, a to właśnie głównie zasługa tego ćwiczenia prostowania w opadzie z użyciem linki wyciągu pod chwytem. Tutaj trzeba używać dosyć niedużego ciężaru i nawet wskazana jest trochę większa liczba powtórzeń, 12 do 15 nawet. Oczywiście robię dwie serie. Tak więc ćwiczenie numer 3, prostowanie na wyciągu w opadzie tułowia pod chwytem. I ostatnie ćwiczenie na triceps, prostowanie w pochyleniu pod chwytem. Bardzo mocno angażujące głowę boczną tricepsu. Jeżeli macie kłopoty z uwidocznieniem, uwypukleniem tej głowy, właśnie polecam to ćwiczenie. Mniejszy ciężar, 12-15 powtórzeń i zatrzymanie w końcowej fazie powtórzenia. Tak więc tak wygląda moja trójka faworytów na tricepsy. Jak pewnie zauważyliście, nie było w niej wyciskania francuskiego w żadnej odmianie. Szczerze mówiąc, ostatnio rzadko wykonuję to ćwiczenie. To jest dobre ćwiczenie, podobnie jak wyciskanie wąskim chwytem. Ale już nie czuję w tych ćwiczeniach tak napięcia mięśni, jak w przypadku tych trzech, o których wam mówiłem wcześniej. Dodatkowo wyciskanie francuskie obciąża mocno te stawy łokciowe. Jeżeli jakieś tam były problemy lekkie z łokciem, jakieś pobolewania, to od razu przy wyciskaniu francuskim to wychodziło. Także mówiąc szczerze, ostatnio unikam tego wyciskania francuskiego. Czy to w wersji z hantlami, czy to w wersji ze sztangą, czy to w siadzie, czy w leżeniu. A dlaczego? No tak jak powiedziałem, mniejsze czucie mięśni, większe ryzyko kontuzji. Ja już z moim stażem treningowym i w moim wieku muszę niestety też brać pod uwagę ten element, czyli bezpieczeństwo, tak jakby ćwiczenia i jak najmniejsze ryzyko kontuzji. Także co, no, załatwiliśmy dzisiaj tricepsy, a w następnej części postaram się jeszcze pokazać wam trzy ćwiczenia, które według mnie są najlepsze na czworogłowe uda. A więc co, zachęcam do subskrypcji, komentujcie, zadawajcie pytania i widzimy się w następnym filmiku. Na razie, trzymajcie się.